kiedy dzisiaj patrzymy na te programy, jak weźmiemy ramówkę, to jest po prostu obłęd jakiś. To już nie ma nic, to już są tylko albo telenowele, albo teleturnieje, albo prognozy pogody. Czyli ten poziom jakby życia wspólnotowego, bo tylko media mogą dotrzeć do tylu milionów za jednym razem. Poziom życia wspólnotowego został obniżony do poziomu wegetacji. Nic więcej. To jest właśnie to niby społeczeństwo rozrywkowo-wegetatywne. Czyli radość jest też na tle tylko wegetacji, bo to nie jest radość stworzenia, tylko to jest radość z wegetacji. No najadłem się, kupiłem to, co tam zreklamowali. Teraz widzimy, że właśnie nie było dyskusji. Sprawa suwerenności Polski w kontekście integracji z Unią Europejską była też traktowana od razu w kategoriach walk partyjnych i ideologicznych. Natomiast nie było normalnej dyskusji za i przeciw, tak żeby zobaczyć rzeczywiście, jakie są perspektywy dla Polski w różnych wariantach. Tego nie było. Co więcej, brakowi tych dyskusji sprzyjała ciągła rotacja, bo socjalizm polega na tym, że jest rewolucja permanentna w kulturze i również w polityce. Czyli ciągle się wymienia partii, wymienia się tych polityków. Także jak któryś już coś niby kapuje, to się go zmienia. Jak zaczyna kapować, to znaczy, że trzeba go zmienić. To jest taka metoda. Dlatego politycy, którzy rzeczywiście czują się odpowiedzialni i rozumieją, o co chodzi, muszą udawać Chińczyków, tak jakbyśmy powiedzieli. Trochę, że tak nie wie, o co chodzi. Bo jak się zdradzi, że rozumie, to już go wymienią, bo taki jest niepotrzebny. A więc widzimy, że nie było normalnych dyskusji. Zwróćcie Państwo, nie ma w ogóle dyskusji. Dlaczego nie ma? Bo o ile w komunie telewizja była przez dłuższy czas, może dopiero Zagierka się to zmieniło, ale nie była tym masowym medium, bo po prostu nie było tylu telewizorów. Więc miała charakter bardziej elitarny i stąd programy publicystyczne, one mogły odgrywać rolę propagandową, większą niż dzisiaj, bo dzisiaj to w ogóle jest, żeby lepiej, żeby ci ludzie nie usłyszeli pewnych rzeczy. To jest ten kierunek. Eliminacja publicystyki, żeby w ogóle tam te szare komórki nie zaczęły pracować. Tylko wiadomości i potem ten łomot, żwir taki muzyczny. I człowiek już kompletnie, bo a piosenki są w obcych językach, a jak po polsku, to jest ten właśnie taka, ta nowomowa, taka techno czy retro, czy co to jest, że kompletnie bez ładu, bez składu. Ja wczoraj tam kino, bum, bum, bum i to tak, bum. A potem ten anglo-amerykańsko-chiński. I my żyjemy w świecie słowa poprzez media, które w 99% nie jest słowem polskim. No i na tym tle, oczywiście jak zabierze głos polityk, to się wydaje, że to jest osterwa. Ja dzisiaj rano się obudziłem, słuchałem audycji tych przedwyborczych do Parlamentu Europejskiego i żałuję, że nie nagrałem. Proszę Państwa, prawie wszyscy, którzy zabierali głos, i to jest celowe, bo jak większość, to już jest norma, mają wady wymowy. I tak dobierają sprytnie tych kandydatów, żeby każdy miał inną wadę wymowy, żeby było tak pluralistycznie. No cyrk, naprawdę cyrk. Ja już pomijam te hasła, które są już tak beznadziejne, oni się już nie wysilają. Oni uważają, że społeczeństwo już padło. I tak padło, więc wszystko jedno, no byle tam coś się działo, pieniądze mają, trzeba je wydać na tę audycję. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Oni wszyscy prawie mają wady wymowy. I to takie wady wymowy jakby celowo utrwalane, że oni poprzez te wady wymowy są rozpoznawalni. Na tym rzecz polega. I oni pielęgnują, żeby ta wada wymowy była taka, że tak powiem, wyrazista. To jest ta metoda. Jakiś obłęd, naprawdę obłęd. I to są media w Polsce. Teraz musimy sobie uświadomić, że poprzez media właśnie prowadzona, zamiast pokazać rolę Kościoła katolickiego w walce o tożsamość cywilizacji naszej i również o to, że Kościół stał przy narodzie w najtrudniejszych chwilach, a więc również wtedy, kiedy były zabory czy wojny, to przyjęto taktykę albo minimalizowania, czyli przemilczania Kościoła, albo pokazywania od jak najgorszych stron. Żeby zagubić proporcje, bo na tym polega manipulacja w mediach, że się zmienia proporcje i już. Że to, co jest wielkie, robi się małe, a to, co małe, robi się wielkie. Co to za problem? To jest, nie ma nic prostszego. A więc znowu, żeby pokazać i wspaniałość kultury, bo gdzie przetrwała kultura, nawet materialna? Większość pałace, dwory, dworki, to wszystko zostało zniszczone. Natomiast kościoły przetrwały właśnie dzięki temu, że dzięki zapobiegliwości prostych ludzi. I to przetrwało. I teraz jak ktoś przyjeżdża do Polski, to co mu pokazać? Ursynów? To zwariuje, jak tam posiedzi godzinę. Bo już nie wie, gdzie, jakie kierunki świata i co się czym różni od siebie. To się jeździ i pokazuje. Zobacz, tu katedra, tam bazylika, tu klasztor. Im oczy wychodzą. A ile jeszcze zniszczono? Pamiętam, czytałem po wojnie powojenne wystąpienia prymasa Wyszyńskiego. To wymieniał, ile kościołów w Warszawie zniszczono. To znaczy, one były częściowo zniszczone przez wojnę, przez Niemców, przez bombardowania, ale były do uratowania. A władze
zniszczyły te kościoły, czyli dokonały aktu zrujnowania po Niemcach. Kiedy to mogło dalej? Dlaczego? Ze względów ideologicznych, za dużo kościołów. A to były przecież też arcydzieła sztuki, wspaniałe. A więc widzimy, że jest to próba poprzez media dalszej walki z Kościołem. I to oczywiście jest to próba, która ma miejsce w całym świecie. Tylko się szuka innych, że tak powiem, innych haków. W Ameryce jest to kwestia oskarżania o pedofilię. Natomiast w Polsce o współpracę, że tam jakiś ksiądz był agent. I to tak, że zapewne patrzą, co komu smakuje i wtedy wrzucają, żeby co? Żeby po pierwsze zniekształcić obraz roli Kościoła, również w czasach komunizmu, ale po drugie, żeby jak najbardziej odsuwać wpływ Kościoła na to, co dzieje się dzisiaj. A więc to musimy też na to uważać. To są te metody stosowane z premedytacją. To są te metody, proszę Państwa, nie chcę mówić o tym szczegółowo, bo to jest projekt naukowo-badawczy, ale te metody były stosowane w czasach PRL-u, jak się czyta te różne wytyczne w IPN-ie, w tych materiałach MSW. To dokładnie właśnie są, podają te metody i oni dalej je stosują. Bo tamto jest wszystko z pieczęciami, tam od ministra do ministra i to się dalej stosuje, tylko ponieważ ludzie tego nie znają, no to myślą, że to jest po raz pierwszy. Następnie, jeśli chodzi o rodzinę, to zwracam Państwu uwagę na naprawdę tragiczne spustoszenie, jakie sieją telenowele. Dlatego, że one wypełniają, po pierwsze one wypełniają ten brak gwaru w domu. Normalnie człowiek ma potrzebę, żeby w domu był gwar. No tam są różni dzieci, dziadkowie, tam przyjechał, to jest coś się dzieje, gwar. I teraz tak się stało, że rodziny są coraz nie tylko mniej dzietne, ale mniej gwarne, a potrzeba została. Potrzeba wyładowania uczuć, no to ma się pieska i tam się z nim rozmawia, się go głaszcze i tam się łzy roni, jak coś mu dolega. A z drugiej strony włącza się telewizor i on tam brzęczy. No i jedna telenowela, druga telenowela. I w tych telenowelach są najczęściej rodziny patologiczne. A następny etap to już będą nienormalne. Oni tak wolno oswajają, że ten już ma trzecią żonę, tamta czwartego męża, a ci jeszcze nie wiedzą tego. A potem będą, że tak powiem, już jednoimienne związki. I to tak wolno wpuszczą. Więc uważajcie Państwo, i jak badano w Ameryce, największy wpływ na świadomość człowieka ma to, co się ogląda nie wprost, kiedy siedzę i patrzę, tylko kiedy to tak brzęczy. Gdzieś tam migają obrazki. Wtedy one wchodzą w podświadomość i wychodzą już jako potworki. A my nie wiemy, że to weszło właśnie przy okazji. Teraz chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że poprzez media następuje nie tyle umacnianie społeczeństwa w jego tej bogatej tożsamości cywilizacyjnej, co właśnie demontaż społeczeństwa, a ostatecznie demontaż człowieka. I to dokonuje się przy pomocy specjalistów, przy pomocy naukowców. Czyli cała ta sfera produkcji medialnej i odbioru mediów jest bardzo wnikliwie badana przez specjalistów. Wystarczy wziąć jakikolwiek, ja tu mam akurat, ale to się powtarza, wziąć jakiekolwiek opracowanie na temat mediów, to na przykład taki tekst Public Opinion and Propaganda, czyli opinia publiczna i propaganda, spis treści. I pierwszy punkt, rola ludzi, potem zachowanie społeczne, czyli bodziec i reakcja, osobowość, nagroda i kara, przyzwyczajenia, stosunek do wiedzy. Następnie natura opinii publicznej. Potem kulturowy ten background, czyli jakby poziom kulturowy opinii publicznej, dziedzictwo, socjalizacja, liderzy, wydarzenia, zachowanie publicznej opinii, zgodność, racjonalizacja, kompensacja. Potem mechanizm robienia sondaży, potem ewaluacja tych sondaży i tak lecą po kolei, czyli w sumie ten cały obszar mediów, a więc mówię, przygotowanie programu, emisja i odbiór, to wszystko jest pod kontrolą naukowców. Żebyście Państwo sobie nie myśleli. My jesteśmy dokładnie przefiltrowywani w naszych reakcjach jako egzemplarze danego społeczeństwa, gdzie ich interesuje oczywiście nie Jan Kowalski, tylko 98%. Oni to cały czas na bieżąco badają, mając odpowiednie schematy. Dlatego trzeba bardzo być ostrożnym w tym, że my samodzielnie coś obejrzymy i będziemy mieli samodzielne zdanie. Dlatego, że oni to wcześniej testowali na takich jak my. My jesteśmy w swoich reakcjach jesteśmy przedstawicielami pewnego typu zachowań. Więc jak już się dotykamy, to uważajmy, bo jak to biegnie, na czym polega? Tu stosują schemat oczywiście freudowski, czyli strukturę człowieka struktura jest podzielona na trzy elementy. To jest to, co nam się wydaje, że my, ja, ego, że my, którzy wszystko rozumiemy i wiemy, czego chcemy, a oni go mnie nie, jeszcze jest id, jest podświadomość ze swoją biologią i jeszcze jest nadświadomość, czyli normy, wzorce kulturowe.
i odpowiednio atakują to, co, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, do czego nie mamy dystansu. Czyli maksymalnie biją w id, czyli w biologię. I tutaj patronuje temu to, co u Freuda jest eros i thanatos, czyli instynkt seksualny i instynkt śmierci. Dlatego filmy są na tym oparte. Albo miłość, albo zastraszanie. I tak człowieka, tak człowiekiem kręcą. A następnie wszystko to, co służyło właśnie umiejętności panowania nad biologią, czyli to, co nazywamy moralnością, cnotami, dekalogiem, to się rozmontowuje jako hamulec do postępu. Czyli w imię postępu trzeba odrzucić wszystkie normy, bo to hamuje rozwój ludzkości i odbiera nam wolność, bo przecież to są zakazy. Bądź wolny, czyli co? Wyzwól swoją biologię. I to pod takim hasłem właśnie dokonała się rewolucja w 1968 roku we Francji i w Stanach Zjednoczonych, której liderem był znany przedstawiciel szkoły marksistowskiej, szkoły frankfurckiej, nowej lewicy, Herbert Marquise, profesor jednego z uniwersytetów amerykańskich. I od tego czasu środowiska studentów i profesorów zostały zlewicowane łącznie z uniwersytetami katolickimi.